z księgi proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja Pan. Powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu, ani czci mojej bożkom. Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś ja zapowiadam, zanim się rozwiną. Już wam je ogłaszam. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Ty jesteś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana, i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, już jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie. Dotarła aż do krańców Ziemi. Tak, mówi Pan, odkupiciel Izraela, Jego święty, do wzgardzonej we własnej osobie, do budzącego od razu Pogan, do niewolnika władców. Królowie zobaczą Cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na świętego Izraela, który Cię wybrał. Tak mówi Pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski wysłucham Cię w dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko.